Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj wracamy do tematyki naszych czerwonych braci, bynajmniej nie chodzi o mieszkańców, rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej tudzież Południowej, ale o lewicę szeroko pojętą i ich kolejne odjazdy i odloty. O niektórych może Państwo nawet nie wiedzą. W pewnym momencie, jeśli chcecie być szczęśliwsi, tego nie wiedzieć, to możecie wyłączyć, ale może czasem jednak dobrze warto wroga znać. A co tam nowego wymyślono, o to powie nam Jakub Zgierski, autor strony Młot na marksizm. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry, cześć. Na początku zachęcam oczywiście do udostępniania, lajkowania, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, etc., etc. Tak, wsparcie finansowe też miłe, mile widziane. Może zaczniemy od tego, o czym już pewnie większość widzów gdzieś tam słyszała, obiło im się o uszy, o tym, że jeden z polityków lewicy dokopał się do tego, jak strasznie rasistowska jest książka Pustyni w Puszczy, jakim strasznym rasistą był Henryk Sienkiewicz. No i chyba w związku z tym Rada Języka Polskiego nagle zarekomendowała, żeby nie używać słowa murzyn. No, teraz się okazuje, tęcza nie obraża, murzyn obraża. No wiemy, że lewica walczy z rasizmem, tak, z każdą dyskryminacją, ale to, czy to już tak daleko zaszło, żeby, nie wiem, w kolejnej ekranizacji może to Staś będzie czarny, a Kali będzie biały. No cóż, oczywiście czytałem news na ten temat. No jakoś mnie to szczególnie nie dziwi. Generalnie lewica ma już chyba od dawna taką politykę, żeby rugować dla świadomości społecznej różne przejawy, mogę to powiedzieć, jakiegoś dziedzictwa kulturowego, czy jakieś przykłady literackie, które w ich opinii promują tak zwany, można powiedzieć, patriarchalizm, biały supremacjonizm, postkolonializm i wszystkie inne zachodnie wytwory, wszystkie inne raczyska, które świat niszczyły i które oczywiście ruguje lewica po to, aby zapanował w końcu ten szczęśliwy ład, w którym wszyscy będą równi i tak samo szanowani, z wyjątkiem tych białych oczywiście, ale o tym się już nie mówi tak wprost, tego się nie dodaje. Oprócz tej Rady Języka Polskiego i tego słowa murzyn, to też przeczytałem taki ciekawy news, mianowicie na to rzeczy przeczytałem, że Dawid Gurfinkiel, prezes łódzkiego stowarzyszenia KOACH, czyli lider zespołu Jidyszkat, taki generalnie żydowski działacz, stwierdził, że powinno się też zakazać słowa Żyd, ponieważ jak ktoś używa słowa Żyd, to ma coś złego na myśli. No bo zapewne wskazuje na jakieś tam powiązania, nie wiem, z komuną albo z rządem światowym, albo jednym i drugim jednocześnie, to też w sumie się nie wyklucza, więc to jest taka obelga i też należy tutaj odradzać, żeby nie używać tego słowa Żyd, tak? Więc myślę, że to będzie kolejny etap, już taki instytucjonalny. Może Rada Języka Polskiego posłucha pana tego Gurnfinkiela i też o Żydach nie będzie można mówić. Ale jakie słowo w zamian, bo to trudno mi... No... Nasz wspólny kolega Zbyszek Modrzejewski zawsze pięknie mówi o korzennych. To mi się bardzo spodobało. To jest nawiązanie bodajże do kupców korzennych, takich sprzedających przyprawy. No generalnie tam narodowość kupiecka, czy narodowość handlowa, korzenni, jakieś tam możliwości są. Ja słyszałem też określenie no, Rzymianie, ale przez samo Rzet. No tak, tam Eskimosi, chociaż to jest obrażenie Eskimosów troszeczkę, no ale myślę, że korzenni to jest takie najbardziej trafne. To mi się spodobało bardzo, plusik za to. No ale właśnie, czy doczekamy się ekranizacji twoim zdaniem w Pustyni w Puszczy, gdzie będzie odwrócenie, prawda, tradycji, Staś będzie czarny, Kali będzie biały, no skoro Anna Boleyn, jak się dowiadujemy, była czarna, tak, no to już wszystko chyba jest możliwe. No generalnie takie argumenty się pojawiają, że aktorzy czarnoskórzy mogą grać te białe postacie, to nie ma jakby nic do rzeczy, do historii, tylko po prostu nie powinno się blokować tutaj ścieżki kariery tym kolorowym aktorom, no to nie jest żaden problem, to po prostu jest wizja artystyczna reżysera, no i jakby dlatego królowa Anglii może być czarnoskóra, tak? No mnie to szczególnie nie przekonuje, ponieważ
zawsze jest taka reakcja, można powiedzieć, taki efekt w świadomości społecznej. No jeżeli taki film się nagra i się przedstawi tą królową jako czarną skórą, to ludzie to jakoś zapamiętają i potem może im się to tak kojarzyć nawet. I w pewnym zakresie to może wpłynąć na naukę historii nawet, tak? No to ludzie będą to kojarzyli przez popkulturę, przez ten przemysł kulturalny. No bo skoro w filmie pokazywali, że jest czarnoskóra, no to nawet nie ma po co zaglądać do tej książki z historii, tak? Albo można o tym zapomnieć, co tam jest napisane. Dużo większe znaczenie ma ten obraz, tak? Wizualny, to co sobie zapamiętamy idąc do kina czy włączając telewizor. Więc jest to też, myślę, jakaś robota dosyć, powiedziałbym, chyba celowa, tak? Celowa. Znaczy nie mówię w kategoriach spisku, tylko bardziej pewnej metodyki działania, tak? Że do tego to się sprowadza koniec końców, że się wyrogowuje z pamięci społecznej pewne postaci czy pewne jakieś wydarzenia. No też kojarzą mi się te wszystkie takie jakieś afery związane z tym, że tam, nie wiem, jakiś wydział filozofii był na amerykańskiej uczelni, no i zaczęto tam usuwać posągi czy jakieś obrazy tych Platonów i Arystotelesu, bo wszyscy biali, heteroseksualni i patriarchalni i trzeba było dać jakiś tam szamanów, filozofów z Kongo, żeby było równo, prawda? Jako wkład w rozwój ludzkości. A to może doczekamy się ciemnoskórego Marksa? Odnośnie Marksa, a to byłoby ciekawe, chociaż... Tak, to byłoby ciekawe. W ogóle ja polecam, żeby lewicowcy zaczęli mówić o czarnoskórych czy o mniejszościach rasowych różnych językiem Marksa, czyli mówiąc tak, jak to Marks opisywał, jego słownictwo jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Ja na ten temat pisałem też felieton odnośnie tego, co sobie Marks myślał, prawda, jakie miał poglądy. I tutaj myślę, że mogę zacytować fragment. Już sobie tutaj włączam, pisałem to dla mediów narodowych na... Taki felieton publicystyczny. Właśnie, to jest taka w ogóle ciekawostka, bo Marks miał dosyć, można powiedzieć, jak na współczesne realia, mówiąc tym nowoczesnym językiem, dosyć foliarskie, szurskie poglądy. I tutaj taki cytat. Wilhelm Liebknecht, jeden z uczniów Marksa, napisał, że kiedy po raz pierwszy spotkał swojego lidera pod Londynem na letnim pikniku dla robotników komunistów, Marks zaczął natychmiast poddawać mnie krytycznemu badaniu, spojrzał mi prosto w oczy i dość dokładnie przyglądał się mojej głowie. Nie wszyscy przeszli egzamin czaszki. Ferdynand Lassalle, niemiecki socjodemokrata i organizator związkowy, został bardzo gwałtownie zaatakowany przez Marksa, który nazwał go żydowskim negrem i tłustym Żydem. Wydaje się, że Marks był wielbicielem frenologii, pseudonauki polegającej na badaniu czaszki człowieka w celu określenia jego charakteru. Czyli krótko mówiąc, Marks miał takiego fiała na punkcie mierzenia czaszek różnym osobom. Na tej podstawie badał, czy ktoś, jakie ma pochodzenie tych, którzy mieli jakąś tam domieszkę krwi czarnoskórej, czy jak on to mówił, czarnuszej, przepraszam, ale to cytuję wielkiego filozofa Marksa, no to tutaj nie lubił takich osób i też tam wyklinał właśnie od Żydów jednym z jego takich ulubionych epitetów politycznych w walce, czyli jest dyskusja na argumenty i Marks rzuca tłusty Żyd, tak? I to jest jego argument jakby, czy tam jakiś żydowski negr. Właściwie po polsku trzeba było powiedzieć to słowo na CZ, czarnu i tak dalej, ale już może to nie będę używał, żeby program nie zleciał z YouTube'a, ale generalnie tak się Marks wypowiadał. Ktoś mógłby się zastanowić, dlaczego Marks wyklinał od Żydów i generalnie tak zachowywał się antysemicko, skoro sam był Żydem. No i odpowiedź jest dosyć prosta, mianowicie Marks był takim Żydem zeświadczonym, który odciął się od tej swojej tradycji, więc jakby krytykował to dziedzictwo z pozycji takiego, powiedzmy, odszczepieńca, chociaż to nie znaczy oczywiście, że skoro on wyszedł z żydostwa, to że żydostwo wyszło z niego i chyba nie wyszło jednak, biorąc pod uwagę jego poglądy, ale mniejsza. I on generalnie cierpiał na taki, powiedzmy, autoantysemityzm, tak? Nienawidził tego narodu, jakby specyfika tego narodu i tak w nim pozostała, bardzo krótko mówiąc. Więc w sumie wydaje mi się, że gdyby lewica współczesna, ci, którzy idą na pochodach BLM, Black Lives Matter, poznali poglądy Marksa na temat Murzynów, no to by go jako pierwszego faszystę odstrzelili pod murem po prostu za białą supremację, tak? No ale o tym się nie mówi, bo w sumie to... Nikomu się to nie przyda, prawda? To jest niedobre o tym mówić. Tak, to niedobre jest, to niedobre jest. No niedobre jest o tym mówić.
No, bardzo, bardzo niedobra, bym powiedział nawet. No, ale już może zostawiając, no mówię, no dalej nie wiem też, jaki miałby być zamiennik dla słowa Murzyn. No co, Afropolak? Ja myślę, że już policzone są dni, nie wiem, 13 posterunku, gdzieś tu nawet na YouTubie, bo on jest pełen takich różnych rasistowskich strasznie dowcipów. No i właśnie słów zakazanych już przez Radę Języka Polskiego. No ale to jest dość ciekawe, że zmienia się cały czas język. Zresztą jak się czyta te wpisy właśnie takich przykładowych Julek z Twittera, to ja mam problem, żeby je przeczytać. To jest jakiś inny język. No mamy naprawdę jakieś takie już zaczątki tego, co było u Orwella, tej takiej absolutnie sztucznej nowomowy. No tylko my tutaj, prawda, rozmawiamy jakimś jeszcze językiem proli, który już musi zostać wyparty i zniszczony. Widać, że Julki już się posługują tym produktem wyjściowym, a tu nam się powoli, powoli jakby przerabia, żebyśmy też przeszli na tą nowomowę. No, generalnie te wpisy są takim połączeniem jakiegoś takiego prostackiego języka polskiego, jakichś trendów z angielskiego. Jest mnóstwo tej nowomowy różnych cisgenderów, transgenderów, terfizmu, bo w ogóle pojawiło się takie określenie, akronim TERF, czyli po polsku to się mówi terfizm, Trans Exclusionary Radical Feminist, czyli taki zarzut, który pojawił się w obozie feministycznym, polega on na tym, że de facto radykalne feministki oskarżają mniej radykalne feministki o radykalizm, więc bardzo znamienne. W skrócie, feministki, które uważają, że mężczyźni mogą się identyfikować jako kobiety, oskarżają o radykalizm feministki, które uważają, że mężczyźni nie mogą się identyfikować jako kobiety, właśnie o radykalizm, tak? To jest tak dosyć poplątane. No, generalnie te bardziej takie zdroworozsądkowe feministki, które uważają, że jeśli walczą prawa kobiet, no to do tej kategorii kobiety zaliczamy kobiety, no one są jakby tutaj wyklinane jako takie już, można powiedzieć, nie wiem, jakieś takie odchylenie to jest, które takie wykluczające odchylenie transfobiczne, tak? Jest to przejaw transfobii w obozie feministycznym. Chociażby te feministki takie bardziej zdroworozsądkowe twierdzą, że no nie podoba im się to na przykład, że jakiś tam transseksualna kobieta, czyli mężczyzna przebierający się, czy tam powiedzmy po jakichś zabiegach ucinających to i owo, może sobie wchodzić do toalety damskiej, tak? Bo im się to nie podoba, no i to już jest jakby przejaw transfobii. Więc ta wojna w obozie feministycznym trwa. W sumie zdrowy rozsądek podpowiadałby, aby wspomóc te bardziej zdroworozsądkowe feministki, czyli te antygenderowe, ale serce mówi, żeby wziąć popcorn i po prostu obserwować. No tu właśnie jakaś jedna asystentka posła lewicy, już w tym momencie akurat zapomniałem, którego, takie mam zaćmienie, ona za zbytni feminizm, za właśnie terfizm została wyrzucona, że tu, prawda, nie złapała nowej mądrości etapu. Teraz już moda na feminizm się skończyła. Teraz już poszliśmy dalej. Nowe dziwactwa wymyślamy. Ja tak właśnie czytam, że Urszula Kuczyńska przestała pełnić funkcję asystentki społecznej posła Macieja Koniecznego, ponieważ nazwała kobiety kobietami i to była zbrodnia już przeciwko ludzkości i linii ideologicznej partii, tak podejrzewam. Generalnie ona jakby stwierdziła, że ma wątpliwości, czy dążenie do zamienienia kobiet na osoby z macicami albo osoby menstruujące to postawa lewicowa, tak? Czyli ona tutaj jakby podważyła to, co jest pewnym dogmatem, tym, co zostało wyznaczone jako główna linia ideologiczna. No i cóż, doszło do procesu pokazowego. Została publicznie osądzona jako winna. Nie wiem, czy przyznała się, czy złożyła samokrytykę. Chyba nie złożyła tej samokrytyki jednak, tylko została przy swoim. No ale faktem została tutaj wydalona za rewizjonizm, za odchylenie.
I jak widzimy, no, marksizm, czy ta postępowa lewica bardzo szybko postępuje. Wszystkich odszczepieńców, nawet jeżeli oni idą w tym samym kierunku, ale trochę zbaczają, no to nie, no to kula w łeb, muszą z tej formacji wylecieć, no bo nie przystają. Linia jest jedna. Jeżeli ma iść feminizm z genderem, no to ma iść feminizm z genderem. Zwykłe feministki nie mogą mieć tutaj swojego zdania. Po prostu mądrość się tak obowiązuje, ona została odgórnie wyznaczona i słowa krytyki nie są mile widziane. Kojarzy mi się taka sytuacja, bo generalnie mówi się o tym, że wie, że każdy może tam wypowiedzieć się, że jest pluralizm na tej lewicy, a mi się kojarzy taka sytuacja z, teraz nie powiem roku i tak dalej, bo to jest taka anegdota bardziej, znaczy anegdota, znaczy to jest oparte oczywiście na faktach historycznych, tak to wyglądało, ale chcę to powiedzieć jako anegdotę, że w komunistycznych Chinach był taki okres, że partia komunistyczna dokonała takiej, nie wiem, pewnej odwilży, tak? Mao Zedong dokonał pewnej odwilży i był taki moment, że można było publicznie krytykować partię i postępowanie, tak? I tam ludzie przypinali jakieś kartki czy ogłoszenie na słupach i tam wypisywali, co im się nie podoba, tak? I było tak dużo tej krytyki, no, że tych wszystkich, którzy krytykowali i te ogłoszenia te listy krytyczne wieszali, no to ich powywieszano w sumie i tam porozstrzeliwano, no bo tej krytyki było za dużo, więc jak otworzono wrota i pozwolono na to, żeby lud się wypowiedział, żeby te doły partyjne i mieszkańcy się wypowiedzieli, no to było tak dużo tych głosów niezadowolenia, no, że po prostu tych, którzy ośmielili się skorzystać z tej furtki, z tej możliwości, to po prostu wyeliminowano, tak? Więc no cóż, jak widać, ten pluralizm chyba jednak nie jest zbyt taki praktyczny, tak? W praktyce to tak nie wygląda, tylko może teoretycznie jako hasełko występuje. No bo wszelkie te głosy krytyczne po prostu ten pochód rewolucji, który idzie w konkretnym kierunku, zatrzymują, tak? Albo próbują jakoś tam zmienić trajektorię, ten kierunek docelowy, a to nie jest pożądane. To nie jest pożądane, natomiast są też jeszcze dalej idące różnorakie pomysły, już te których jeszcze chyba w Polsce nie mamy, tych właśnie problemów różnych tam LGBT, i to chyba z naciskiem na te. Teraz właśnie nawet już lesbijki i geje stają się passé. Idziemy dalej w te kolejne literki i teraz te problemy tych ludzi będą wywlekane na wierzch, no bo już ten, tak jak powiedziałem, to już się przejadło. Musimy iść dalej, trzeba szukać nowych wrażeń, nowych, dostarczać jakby nowych problemów do rozwiązywania dla świata. Generalnie akronim LGBT, czyli to jest taka krótka wersja, tak, bo tam jest więcej tych literek. Po T mamy Q, czyli queer, czyli chodzi o różnych odmieńców, czy dziwaków w sumie, tłumacząc wprost z angielskiego. Sami tak się określili, więc chyba można mówić, że to są dziwaki, czy tam jacyś odmieńcy. LGBTQI, czyli interseksualizm, czyli chodzi o osoby, które urodziły się z organami drugiej płci, organami rozrodczymi przede wszystkim. No i to jest pewna wada genetyczna, chociaż w tym ujęciu ideologicznym, no to oni są jakimś takim osobnym bytem płciowo-społeczno-kulturowym, tak się przynajmniej identyfikują. LGBTQIA, czyli aseksualni, tak, czyli też aseksualni są tutaj jakimś takim osobnym bytem, tak oni się próbują jakoś identyfikować. Czy później coś jest, to już nie pamiętam szczerze. Wiem na pewno, że ostatnio była taka akcja w internecie, która odbiła się szerokim echem, ponieważ jak pewnie wiesz, jak pewnie słuchacze oglądający wiedzą, postępowa lewica zarzuca głównie heteroseksualnym mężczyznom, że nie chcą umawiać się z transseksualnymi kobietami na randki. Czyli jest to taki przejaw transfobii. Na przykład ty nie chciałbyś się umówić z panią Anną Grodzką i jesteś w związku z tym transfobem, tak? Mimo że jest to mężczyzna, tak między nami mówiąc oczywiście. No i w związku z tym jacyś tam prawicowi internauci z 4chanu bodajże wymyślili taką akcję, oczywiście trolling od początku do końca, taka zarzutka, bait, znaczy się na lewicowców. Chodziło o to, że oni wymyślili własną orientację seksualną.
super straight, tak? Czyli super heteroseksualizm, w skrócie SS. Oczywiście przypadkiem tak wyszło, że SS. No i chcieli do tego skrótu, do tego akronimu LGBT dodać to SS, tak? Czyli LGBT SS. No i podniósł się ryk, że nie można, że to jest zawoalowana transfobia i tam jakaś heteronormatywna opresja, tak czy inaczej, ze strony tych patriarchalnych białych samców. No chodziło o to tak, że oni stwierdzili, że skoro im się zarzuca, że są transfobami, bo nie chcą się umawiać z tymi transseksualnymi kobietami, no to oni się będą identyfikowali jako super straight, czyli jako ludzie, którzy od urodzenia niejako w sposób wrodzony, czyli niezależny od nich, nie są temu winni, nie powinno się ich opresjonować z tego powodu, w sposób wrodzony jakby mają, odczuwają pociąg wyłącznie do kobiet z macicami. I wiem, że to już jest jakby duże wymaganie, duże wymaganie względem kobiet, żeby miały macice, no ale tacy się urodzili, ci super heteroseksualiści, te super samce, że tylko kobiety z macicami, a kobiety bez macic nie. Ale nie dlatego, że ich nie lubią, tylko dlatego, że w sposób wrodzony odczuwają tylko popęd do tych z macicami, tak? No i okazało się, że ci super straight nie mogą mieć takiej orientacji i ich argumentacja jest wadliwa, oni jakby nie pozwolono im na tą identyfikację, na to odczuwanie zgodne z tym, jak to czują. Zostali oskarżeni właśnie o faszyzm i wszystko co najgorsze. Nawet pojawiły się w internecie liczne wpisy różnych tych Julek czy Oskarków, którzy pisali właśnie, że mają ochotę wymordować wszystkich tych super straight, wszystkich, którzy się z tym identyfikują i że to w ogóle jest straszne, potworne, jak takie rzeczy można robić, że to jest właśnie ukryta transfobia i to jest obrzydliwe i no i tam trzeba ich wszystkich powywieszać i doły z wapnem i tak dalej, więc standardowo. Przedstawiciele Super Stride bronili się właśnie pisząc, że proszę nie atakować naszych uczuć i takie hasztagi stop oppression, no ale jak widać jakby jako mniejszość, no tutaj jako mniejszość no nie dali rady się obronić, lewica jakby nie spojrzała na to, że są mniejszością opresjonowaną. Gdyby mogli, no to pewnie by tam ich wszystkich powystrzelali, więc jak widać, żeby być pod ochroną lewicy i mieć status tej mniejszości zagrożonej, no to trzeba jednak spełnić określone warunki, czyli między innymi być grupą przydatną przy zdobywaniu władzy. Jeżeli jest się grupą białych hetero, no to się nie jest przydatnym, no bo się nadal tam reakcyjnie wspiera system, prawda? Więc tutaj żadna ochrona, specjalne traktowanie no, nie obowiązuje. Już, no nie, ja nie wiem jak to skomentować, no może tak, że lewica po raz kolejny no, przedstawia jakby prawa rządzące ich światem i kiedy ktoś je wykorzystuje, no to nagle się mówi, nie, ale wiesz, to tak nie działa u nas, to tak trochę jakbyśmy mieli, no gdzie tutaj jakby się przedstawia nam, że to są kwestie ściśle biologiczne, przyroda, tak, no to tak jakbyśmy, nie wiem, wzięli prawa grawitacji, no i w takim razie, no musimy, jak coś jest zrzucone, prawda, z budynku, no to z określoną prędkością, z określonym przyspieszeniem sobie leci i w końcu grzmotnie w ziemię. No i używając tego porównania, no to wychodzi na to, że jeśli chcemy coś zrzucić, co jest, prawda, opresyjne i konserwatywne, to nie ma prawa spaść. To tak nie działa. To będzie frunęło. Znaczy, generalnie marksizm jako ideologia w swoim założeniu znosi rzeczywistość i wszelkie odwołania do niej. To jest dosyć, znaczy to powinniśmy jakby na starcie o tym pamiętać, więc jakby w dyskusjach z lewicą odwoływanie się do faktów i do rzeczywistości nie ma znaczenia i to z bardzo prostego powodu. W ogóle pewnie znasz takie rozróżnienie jak dyskusja i dyskurs, prawda? Tak, i często się tego używa jako synonimów i że to niby o to samo chodzi, czyli po prostu o rozmowę jakąś. Długo mi zajęło, żeby pojąć jakby o co chodzi w tym dyskursie, bo dyskurs to jest takie pojęcie, znaczy ono już jest dosyć stare, ale w tym języku lewicowym dyskurs ma bardzo określone znaczenie i stanowi pewną taką pułapkę na tych konserwatystów. Tak? Długo mi zajęło, żeby to zrozumieć, nie mogłem pojąć jakby tej różnicy.
Trochę czytałem Michela Foucault, który się tym głównie zajmował, tak? Czyli jakby o co chodzi w tym dyskursie według jego poglądów. I udało mi się w końcu przedrzeć, bo wiadomo, jak to wygląda w lewicowych pismach, w pismach marksistów czy postmodernistów. Jest to tam wszystko takie strasznie pogmatwane, jakaś nowomowa, różne neologizmy, w sumie zdanie dziesięciokrotnie złożone, żeby przekazać prostą myśl. Generalnie bełkot, tak? Ale udało mi się w końcu zrozumieć, o co chodzi w dyskursie. Mianowicie, dyskurs to nie jest zwykła dyskusja, dyskurs to jest przestrzeń komunikacji, w której spotykają się pewne poglądy, tylko że ma znaczenie w dyskursie, kto dany pogląd przedstawił, tak? Czyli można powiedzieć, że w dyskursie, w tej przestrzeni, poglądy są uwarunkowane, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, poglądy są uwarunkowane pewnymi strukturami władzy czy zależnościami władzy. Krótko mówiąc, jeżeli ty, jako biały, heteroseksualny, chrześcijański mężczyzna, przedstawiciel reakcyjnego systemu, wygłaszasz pewną opinię, to jest to opinia, nawet jeżeli to jest fakt, tak? Nawet jeżeli to jest tak zwana prawda obiektywna i stwierdzenie faktu, że 2 plus 2 to 4, no to twoja opinia ma jakby ten ciężar gatunkowy, ciężar tego patriarchatu białego, tak? Jeżeli w tym dyskursie inna osoba, przedstawiciel mniejszości, na przykład czarnoskóry, homoseksualny Żyd, wygłosi jakąś opinię, że 2 plus 2 to 5, to jego opinia, chociaż nie jest prawdą obiektywną, niesie za sobą jakby ten ciężar tego, że to jest głos uciśnionej mniejszości. I jak się pewnie domyślasz, w dyskursie większe znaczenie ma opinia, która? Generalnie większe znaczenie ma głos osoby uciśnionej, tak? Ponieważ ty reprezentujesz głos systemu, czyli głos jakby tego systemu wyzysku i opresji, tak? Więc twoje stwierdzenie nie jest prawdą obiektywną, tylko jest głosem podtrzymującym ten system. Więc większe znaczenie ma głos osoby represjonowanej, tak? Czyli ponownie tak dialektycznie na to patrząc, rację ma uciskany, rację ma mniejszość, a nie ten kapitalista wyzyskiwacz. Rację będzie miał, no ja tak szukam jakiegoś absurdalnego przykładu uciskanej mniejszości, no nie wiem, no ale jakiś ciemnoskóry transseksualny, no właśnie nie wiem, ciemnoskóra transseksualna osoba, no tak to trzeba powiedzieć, będzie miała zawsze rację chyba. No ale co jeśli się spotkają po dwóch stronach przedstawiciele dwóch jakby uciśnionych właśnie, jest kobieta, feministka, tak wracając do tego przykładu z asystentką posła Koniecznego, że jest feministka i właśnie jakiś transseksualista. Mamy dwie osoby, prawda, z podmiotów uciskanych. Co wtedy? No, jak się pewnie domyślasz, transseksualista jest jakby level wyżej w uciskaniu jakby, jest dalej już, to już. Równe, a jak te levele są równe, załóżmy, że są jakieś, ja już nie chcę wchodzić w przykłady, ale mamy równe levele uciskania. A to ja to już wyjaśniam. Nie. Jest taki ideolog frankfurcki Jürgen Habermas użył takiego stwierdzenia w swoich pismach. Też to jest niemożliwe do zrozumienia, więc ja musiałem jakoś tak to próbować rozłożyć na czynniki pierwsze. A w ogóle ciekawostka, że te wszystkie takie głupie teorie, które się opisuje na 1000 stron, to można streścić w kilku zdaniach w końcu, jakby wiadomo, o co chodzi. W skrócie on użył takiego określenia, które z niemieckiego tłumaczymy na polski: roszczenie ważności. Roszczenie ważności, tak? Czyli innymi słowy, masz dwie osoby, no i ta, która będzie, jakby to powiedzieć, mocniej rościć sobie ważność tego jej stwierdzenia, no ta wygra, tak? Czyli odpowiadając na twoje pytanie, masz te dwie osoby uciskane, no i ta, która sobie, jakby to powiedzieć, będzie głośniej rościć sobie prawo do tego, żeby jej stwierdzenie było ważniejsze, no to ona wygra, tak? W skrócie o to chodzi. Mówiąc klasykiem, moja prawda jest mojsza niż twojsza. Tak, no jeżeli uda się przekonać ludzi do tego bardziej, no to ta osoba wygra, tak? W skrócie o to chodzi. No, będzie sobie rościć ważność tego, co mówi, tak? I w sumie ta ważność jest zależna od tego, w jakim stopniu jesteś zopresjonowany, tak? Albo w jak dużym stopniu jesteś w stanie przekonać opinię publiczną, jak ona jest bardzo uwrażliwiona na te kwestie, tak?
Jeżeli jest bardziej uwrażliwiona na kwestie transseksualne, no to ten transseksualista wygra niż ta kobieta feministka, prawda? Ale to wiesz, to może już tu zakończymy, chyba że masz jeszcze jakieś ciekawe wieści z frontu walki, bo tak jak powiedziałem, odmierzajmy to, żeby nasi widzowie tutaj się nie załamali. Pojechaliśmy grubo już dzisiaj, więc ja może zrobię takie podsumowanie lekcji dzisiejszej, tak? Zrobię takie podsumowanie. Drodzy Państwo, jak lewicowiec proponuje Wam dyskurs, wziąć udział w dyskursie, to odmawiajcie, zgadzajcie się tylko na dyskusję, ponieważ w dyskusji są argumenty. Natomiast dyskurs polega na tym, tak jak powiedziałem, że dyskurs to jest przestrzeń komunikacji, w której spotykają się poglądy i te poglądy jakby nie ma. One nie są, jakby to powiedzieć, konfrontowane z rzeczywistością, no bo rzeczywistość nie ma znaczenia, tylko mierzy się pewien ciężar, który jest za tymi poglądami, tak? Więc jeżeli formułuje się pogląd, który reprezentuje patriarchalny, biały system, no to wiadomo, że nawet jeżeli ma się rację, to i tak się przegra z tym mniejszościowcem, który formułuje pogląd mający na celu wyzwolenie mniejszości, tak? Więc jakby branie udziału w dyskursie, a to jest bardzo modne słowo, wszyscy tego używają, no nie ma sensu, tak? Bo i tak przegracie, bo tak to jest skonstruowane. Można tylko brać udział w dyskusji. Dyskurs jest jakby skazany na porażkę w tym sensie, bo tam po prostu są inne zasady tam obowiązują, tak? Tam nie chodzi o odniesienie do rzeczywistości, tam nie chodzi o poszukiwanie prawdy, bo prawda też nie istnieje, tylko chodzi o właśnie taką walkę, kto sobie będzie mocniej, skuteczniej rościł prawo do tego, żeby mieć rację, tak? W sumie też takie pojęcie w ogóle od Habermasa, też prawda konsensualna, czyli prawda, którą się w ramach konsensusu wypracowuje pewnego, tak? Tylko oczywiście jakby wypracowuje się wspólnie, wykluczając tych wszystkich białych, heteroseksualnych i tak dalej, bo oni reprezentują system, tak? Więc ustala się prawdę tylko w obozie lewicowym. No i jak widzimy po tych przykładach, które mówiliśmy, no jak się jest niedostatecznie radykalny, to też się z tego dialogu wypada dosyć szybko. No bo i tak wszystko już tam jest dogmatycznie, odgórnie ustalone. Więc to jest moja taka tutaj rada. Nie bierzcie udziału w dyskursie, to nie ma żadnego sensu, tylko dyskusja, tak? Studenci, którzy studiują obecnie lub studiowali, pewnie cały czas na tej uczelni słyszeli na różnych kierunkach, zajęciach o tych dyskursach, dyskurs taki, taki, dyskurs feministyczny, dyskurs postkolonialny, dyskurs jakiś genderowy i tak dalej. Więc w skrócie mówiąc, jeżeli jest dyskurs feministyczny, no to on polega na tym, że feminizm ma rację i się spierają tylko feministki, który nurt jest bardziej trafny. Natomiast jakby wchodzenie w dyskurs feministyczny ze stwierdzeniem, że feminizm jest do kosza, do wyrzucenia do kosza, no nie ma sensu, tak? Bo się jest przedstawicielem reakcji i po prostu głos nie ma znaczenia, w skrócie mówiąc, tak? Albo dyskurs postkolonialny. Postkolonializm chodzi o analizy świata po zaprzestaniu kolonizacji, po zniesieniu niewolnictwa i tam też głos tych potomków kolonizatorów też nie ma żadnego znaczenia, bo tylko się opowiadają ci, którzy byli uciskani, tak? Więc też w dyskursie postkolonialnym tylko mogą rozmawiać Murzyn z Arabem, a biały tam nie ma nic do roboty, tak? Może. Albo nadążamy za nowymi pomysłami lewicy, albo giniemy, no. Maszeruj albo gin. No tak, no musimy, no my jesteśmy tutaj już jakby. Nasza droga jest prosta, tak? Do dołu z wapnem, w skrócie mówiąc. To może tym optymistycznym akcentem zakończymy. Moim Państwa gościem był Jakub Zgierski, autor strony Młotna Marksizm. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mógłbyś dodać też niestrudzony analizator tych wszystkich rzeczy. Dzięki mojej pracy mogą Państwo dowiedzieć się wielu bardzo przydatnych w życiu rzeczy. To zdecydowanie. Gratuluję odporności psychicznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania, lajkowania, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji. No i także do wspierania naszej stacji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.